Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będzie film z cyklu Gadająca Głowa, więc jeżeli ktoś takich nie lubi, to można się ewakuować. Za mną widzicie bałagan na blacie. Przyniosłam wszystkie kosmetyki, które zużyłam w ostatnim czasie. Doszłam do wniosku, że to będzie ostatnie denko na tym kanale, bo mi samej przeszkadza jednak zbieranie tych rzeczy do filmu w łazience, także jeżeli coś będę kończyła, to po prostu na bieżąco będę wam pokazywać to we vlogach, jeżeli będzie to coś innego niż to, czego używam na co dzień. O tak. No a teraz co? Rozstawię sobie tu gdzieś zaraz kamerę i zaczynamy. Postaram się, słuchajcie, żeby ten film przebiegł jak najsprawniej. Zacznę może od rzeczy, które mi się nie sprawdziły i które trzymam w takim kartoniku, bo nie chcę, żeby mi się wszystko uwaliło. Tu mam z Apisu sól do stóp. Nie będę wam ich pokazywać tak z bliska, bo te pojemniki są strasznie brudne. Nie chcę, żeby mnie ktoś zhejtował. Peeling oczyszczający do stóp w takiej dużej pojemności i te dwa produkty moim zdaniem były mocno średnie. Jedyna rzecz, która jakkolwiek mi się sprawdziła, to był ten żel zmiękczający. Nie zużyłam tego do końca, mam te produkty już dosyć długo i nie jest to pierwsza rzecz, po którą sięgam, jeżeli chodzi o, wiecie, o przygotowanie stóp na ten sezon letni. Wydaje mi się, że lepiej jest iść, jak już zaczyna się ten sezon, na pedi do kosmetyczki, do podologa w zasadzie, albo po prostu samemu, no ten raz, chociaż ja wiem, że to jest niezdrowe, potraktować te stopy pumeksem, a później po prostu regularnie używać produktów, które mają zadbać o te stopy i powiem wam, że to też jest turbo po terminie, ale i tak to zużyłam. Tu mam coś takiego z Avonu, to jest, słuchajcie, krem nawilżający do stóp. Mam te kremy cztery, nie takie same, ale one są jakby różne w serii i powiem wam, że to mi się dużo lepiej sprawdza, po prostu teraz jak już, że tak powiem, o te stopy zadbałam, przywróciłam je do stanu użyteczności, to staram się codziennie przed snem albo może chociaż co drugi dzień te stopy smarować i powiem wam, że te pięty naprawdę wyglądają spoko, nie czepiałabym się ich jakoś specjalnie. No i jednak, wiecie, nałożenie kremu jest przyjemniejsze niż potem moczenie tych stóp i ścieranie tego na skórkę, prawda? Przejdźmy teraz do rzeczy, do ciała. Mam tu trzy rzeczy z Body Shopu. Zacznę od tej. To jest, słuchajcie, taki produkt, który możecie użyć jako płyn do kąpieli, czyli po prostu dolać go sobie do wody, żeby ona była różowa i pachnąca. Albo możecie tego używać jako żelu. Wydaje mi się, że dużo lepiej to się sprawdza jako coś właśnie do kąpieli, czyli coś takiego, czym zalewacie sobie wodę, niż żel sam w sobie. Oczywiście umyjecie tym ciało, ale to ma taką konsystencję, że nie polecałabym tego jakoś specjalnie. Mam jeszcze jedno takie, tylko słuchajcie, o zapachu mango i ja to oczywiście zużyję. Teraz nie mamy wanny, mamy prysznic, więc kąpieli sobie nie zrobię, ale jako krem do ciała mi to poleci. Bardziej, jeżeli chodzi o Body Shop, polecam po prostu te ich zwykłe żele do kąpieli. Tutaj mam w takiej dużej pojemności dwa zapachy. Ja lubię rzeczy, które się mocno pienią i te produkty to nie są rzeczy, które się tak turbo pienią. Nie zmienia to faktu, że jednak jakąś pianę tam uzyskujecie. Jakby ja lubię widzieć na ciele, jak mi się to rozchodzi i jakby taki stopień pienienia się jeszcze mi leży. Pamiętam, że kiedyś miałam takie żele z Apisu, które w ogóle, ale to w ogóle nie robiły piany i to była dla mnie katastrofa, a jeżeli chodzi o te żele z Body Shopa, jest naprawdę spoko. Mam tutaj, słuchajcie, Multum. Aż 5. W sumie jeden zapach się tylko powtarza. Pianek pod prysznic Ritualsa. Pokażę wam je tak dosłownie szybko. Ja oczywiście bardzo wam je polecam. Uwielbiam to uczucie, które one dają w trakcie mycia. Ta pianka jest taka bardzo miła. To właśnie miałam podwójnie. Mogę wam pokazać w ramach ciekawostki, tutaj widać po korku, że czasem te żele pojawiają się w wersjach limitowanych i one mają w sobie drobinki. To nie jest tak, że jak się tym umyjecie, ciało wam się jakoś mocno błyszczy. Nie zmienia to faktu, że coś tam gdzie niegdzie te drobinki zostaną, nie spłuką się wam tak, nie spłuką, co ja powiedziałam, nie spłuczecie ich tak do końca z ciała, także tak, lećmy dalej. Dobra, jak już mamy za sobą produkty do kąpieli, to ogólnie zostańmy przy ciele szeroko pojętym. Tutaj mam kolejny produkt i
To jest akurat apis. Kiedyś miałam też ten aloes z Holika Holika w takim fajnym jakby liściu aloesu. Bardzo ładne jest to opakowanie. I powiem wam, że to jest produkt, który kupuję, a bo jak się opalę, to może mi się przyda albo coś takiego. I finalnie tego mało kiedy używam. Nie do końca lubię to uczucie, które daje mi aloes jakby na skórze. Ja mam wrażenie, że on zostawia jakąś taką niewidoczną, ale wyczuwalną pod palcem warstwę na ciele. I ja się z tym typem produktów nie polubiłam. Nie chodzi o ten konkretny jakby aloes, tylko ogólnie z aloesem. Wydaje mi się, że się do końca nie polubiłam, mimo że niektórzy go uwielbiają. Także ja nie polecam. Jeżeli chodzi o ten mały skrab z Yves Rocher, on był bardzo przeciętny, nie podobały mi się jego drobinki. Tutaj mam krem nawilżający do ciała z Nuxa. Ta firma jest dosyć droga i powiem wam, że gdyby nie to, że miałam kiedyś te ich kalendarze, sama z siebie i tak bym raczej nic nie kupiła. Tutaj produkt w takiej mini pojemności, mam go też w wersji dużej i nawet dzisiaj czegoś takiego użyłam, tylko w innej wersji zapachowej. To jest coś, co jak najbardziej lubię, to jest forma takiej pianki, która jak zaczynacie smarować ciało, zamienia się w olejek. On też jest trochę wyczuwalny na ciele, ale nie zostawia takiego filmu. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. W sensie czujecie, że ciało było czymś pokremowane, bo ono jest bardziej miękkie, ale nie zostawia jakiejś takiej warstwy, którą czujecie pod palcem, więc to mega polecajka. Tutaj mam skrab z Body Shopu. On był bardzo spoko. Ja osobiście wolę, jak skraby są takie bardzo konkretne, jak czuję, że ta skóra mi się dosłownie zdziera pod palcem, ale do tego chętnie bym wróciła, bo przepięknie pachniał i z tych skrabów, które tu mam, ten sprawdził mi się najlepiej. Rituals, ktoś powie, że to zmowa, ale nie, naprawdę sprawdził mi się najlepiej. To był o dziwo peeling cukrowy, powiem wam, że sama się trochę zaskoczyłam, bo miałam takie wrażenie, że ja i peelingi cukrowe tak niekoniecznie, bardziej jakieś takie z pestkami, ale ten cukier jakby z tym syropem takim pachnącym, zapachowym, który tu był, to się w jakoś takie duże grudki pozbijało i powiem wam, że no czułam, że zdzieram ten naskórek, w sensie, wiecie, nie bolało to ani nic, ale takie przyjemne było to uczucie tego zdarcia. I do tego produktu pewnie wrócę, jak tylko będę miała okazję. Może niekoniecznie w tej wersji zapachowej, bo to jest taka wersja, która wydaje mi się, że bardziej siada zimą. Jest trochę za ciężka na lato, ale tak czy siak mega spoko. Jeszcze z takich rzeczy około ciałowych, tak mogę powiedzieć, no to pianki Gillette do golenia uważam, że są świetne. Andrzej, jeżeli chodzi o swoje antyperspiranty, używa zawsze Old Spice'a, tego w wersji żelowej, i tak samo ja używam antyperspirantów z Lady Speed Stick, ale w wersji żelowej. Wydaje mi się, że one są lepsze niż te sztyfty. Poczekajcie. Sytuacja opanowana z rzeczy takich ciałowych. Nie wiem, czy w końcu to pokazałam, czyli mój ulubiony płyn do higieny intymnej, ale mówiłam wam o nim już kilka razy. Z rzeczy, które mi się sprawdziły. O Jezu, wszystko mi leci z rąk. To jest ten zmywacz do paznokci. Jak widzicie, ja zazwyczaj noszę paznokcie, jakby wiecie, zrobione. One są utwardzone żelem. Natomiast nie zmienia to faktu, że jak piszę długopisem, to jestem sierotą i zawsze sobie coś, wiecie, namarzę na tych pazurach i wtedy takim zmywaczem do paznokci sobie to zmywam i właśnie wygodne jest to, że to się tak naciska i to wylatuje. Pasta do zębów Elmex niezmiennie polecana przez naszego dentystę. I z takich rzeczy, z którymi nie wiem, do jakiej kategorii je dodać, a mam teraz do nich mieszane uczucia, to są te pomadki Carmexu. Ja je bardzo lubię. Ostatnio w filmie gdzieś wam chyba wspominaliśmy, że mamy takie mieszane uczucia co do tych pomadek, dlatego że słyszeliśmy, że przez to, że one są mentolowe, to jednocześnie wysuszają ją usta i to jest taka trochę niekończąca się opowieść, więc wykończę te, które mam, bo mam ich jeszcze trochę w zapasie, ale chyba spróbuję zaprzyjaźnić się z innymi produktami. Przejdźmy teraz szybko do produktów do włosów. Zacznę od dwóch szamponów. Oba bardzo lubię. Możecie sobie poczytać, ten do włosów blond, trochę ochładza kolor, ten po prostu zwykły szampon. Ja zawsze tylko patrzę, żeby szampony nie miały w składzie kokamidopropylbetainy, bo jest to składnik, który mnie uczula, po którym swędzi mnie głowa i po prostu wszystko mnie tutaj drapie właśnie. Nie lubię bardzo tego uczucia, więc skoro już wiem, że jak tego składnika nie ma, to jest wszystko w porządku, to po prostu wybieram firmy, które
nie mają tego w swoich składach i właśnie wszystkie produkty OnlyBio do mycia włosów są wolne od tego składnika. Tak samo chyba wszystkie szampony od Eco Cosmetics też go nie mają. Tutaj, słuchajcie, stoi wielkie rozczarowanie. To było tanie i bardzo dobrze, że to było tanie. Wylewałam to na głowę wiadrami, było to, uważam, totalnie beznadziejne. To jest taka ogromna odżywka do włosów z takiej jakiejś brytyjskiej firmy. Totalnie beznadziejnie nawilżało te włosy. W zasadzie ja nie czułam tam specjalnie nawilżenia. Nie wiem, gdzie tu ten Hyaluronic Complex. Ja go tam, słuchajcie, nie znalazłam. Może w składzie gdzieś jest, ale wiecie, nie było to nic odczuwalnego. Do tego zapach był, o Jezu, mocno średni. Więc, no powiem wam, że wylewałam sobie tego dużo na włosy. Tylko po to, żeby jak najszybciej to zużyć. Nic przyjemnego, naprawdę. Z takich przyjemniejszych rzeczy to było bardzo tanie. Barwa naturalna, o, taka marka. To kosztowało, nie wiem, dosłownie parę złotych, słuchajcie. Odżywka kaktusowa nawilżająca i ona była ekstra, naprawdę. Jakbym gdzieś robiła znowu zamówienie przez internet, to bardzo chętnie bym do niej wróciła. Miała ładny zapach, czułam, że te włosy po niej są takie, wiecie, mięciutkie. No naprawdę takie przyjemne w dotyku, odpowiednio nawilżone, a nie takie siano, jak mam normalnie. Także mega polecajka. I z rzeczy, która też mi się bardzo sprawdziła, ale nie wiem, czy konkretnie w tym, jakby w czym, co deklaruje producent, bo to jest maska wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów. Takich skutków nie odnotowałam, natomiast muszę wam powiedzieć, że tak samo po nałożeniu tej maski czułam, że te włosy są tak dobrze odżywione, nawet trochę dociążone. Były takie właśnie gładkie, bardziej lejące się, bardzo przyjemne w dotyku, więc mam takie poczucie, że to coś robiło moim włosom dobrze. Tak? Tak, chyba wszystko już, jeżeli chodzi o włosy. Także przejdźmy teraz do tego, co mam najwięcej, czyli produkty do twarzy. Nie wiem, od czego zacząć, więc zacznę może od mycia twarzy. Tutaj mam dwie pianki, o, tak się składa, że obie z Facebook. Nie wczytywałam się, szczerze mówiąc, w ich skład jakoś specjalnie. Bardzo lubię tą formę aplikacji po prostu, czyli piankę mam ich w zapasie w swojej łazience. Bardzo dużo, bardzo różnych, nie przywiązuję, szczerze mówiąc, do tego jakoś konkretnie uwagi, jaka to jest dokładnie pianka. To ma być pianka. Bardzo lubię to w etapie jakby mojego oczyszczania twarzy tak na co dzień. Co teraz? No tak była pianka, to może mgiełka. Mgiełka do twarzy z prebiotykami i prebiotykami to jest coś takiego, co nam tą twarz tonizuje. To są takie produkty, cały czas to powtarzam, które nie wiadomo, czy dobrze działają, natomiast w ogóle, czy coś robią, bo mam wrażenie, że nie odczuwam tego na swojej buzi jakoś specjalnie. Natomiast znowu bardzo lubię formę aplikacji w takim atomizerze, po prostu psikam sobie, jakby bardzo szybko się to rozprowadza po twarzy i jest to po prostu wygodne. O Boże, co teraz? Dobra, to może to. Maska oczyszczająca i to jest, słuchajcie, taka maska, przy której mam wrażenie, że odczuwa się, no nawet widzę, że tutaj jest, odczuwa się takie mrowienie i ja faktycznie coś takiego miałam, że jakby używałam jej sobie na twarz, to czułam, że jakby ta buzia pod spodem zaczyna mi się czerwienić i po zmyciu tego faktycznie byłam trochę czerwona, ale to mi bardzo szybko schodziło. To jest maska oczyszczająca, bardzo lubię takie rzeczy w tubach, używam sobie potem, wiecie, pędzelka do tego, żeby to rozprowadzić po twarzy. Lepiej mi się korzysta jednak z tego typu produktów niż z maseczek w płacie. I wydaje mi się, że to jest produkt taki, który można polecić. Jakby miałam wrażenie po użyciu tego, że moja skóra faktycznie wygląda lepiej i czuję się taka, nie wiem, ściągnięta jakby. Nie widać tak bardzo tych porów, wiecie, wydaje się taka wizualnie też czystsza właśnie. Oczyszczona. Tutaj produkty, które z kolei mi się tak średnio sprawdziły i ojejku, na siłę trochę je zużywałam, bo po prostu było mi szkoda to wyrzucić. To są kremy na dzień i na noc z serii tej samej, co była mgiełka, czyli z pro i z prebiotykami. Ja miałam wrażenie, że te kremy oblepiają moją buzię i przez to ona się wydaje, wiecie, taka miękka i miła w dotyku, natomiast po umyciu buzi pianką nie miałam takiego wrażenia, żeby ten krem przez dzień czy przez noc coś większego z moją buzią zrobił. Także nie jest to seria, do której bym wróciła i nie jest to też produkt, który bym wam poleciła.
A tu mam, słuchajcie, w rękach już produkty, które mogę Wam polecić. To jest kuracja złuszczająca. Jeden ten żel jest mocniejszy, drugi jest trochę słabszy. Zaczynamy oczywiście od tego słabszego. Do tego jest taka bardzo dokładna instrukcja, jak to stosować, i polecam przeczytać, żeby nie zrobić sobie kuku, bo jednak złuszczanie skóry to... No, można sobie trochę tą buzię uszkodzić, jeżeli użyjemy produktów nieodpowiednio. Także tutaj mamy informacje, jak tego używać do różnych rodzajów cery, że tak powiem. Zaleca się różny typ kuracji, 5-dniową, 10-dniową. W moim przypadku to było 10 dni i powiem Wam, że a łącznie w sumie 20, bo 10 jeden produkt i 10 drugi. I powiem Wam, że już prawie nic tu nie ma, tu było tylko 15 ml. Taka jednorazowa jest to kuracja, ale mi się to sprawdziło. Potem faktycznie poczułam, że ta moja buzia została tak porządnie oczyszczona i do tego produktu wydaje mi się, że mogłabym wrócić. A z drugiej strony jest tyle fajnych różnych peelingów i innych właśnie oczyszczających kuracji, że pewnie kolejny raz spróbowałabym czegoś nowego. Ale muszę powiedzieć, że czułam i widziałam po swojej buzi i dekolcie tutaj różnicę po używaniu tego. Także to złuszczanie no tak fajnie postępowało. Kolejne rzeczy, które tu mam, już takie stricte pielęgnacyjne. Złapię to, słuchajcie, wszystko, poczekajcie. Dobra, wracam do Was. I tak, rzeczy, które mam z kalendarzy adwentowych, zacznę od Balei. O, tu jest krem do rąk, a nie do twarzy. Sorry, źle sobie posegregowałam. Ale zużyłam z przyjemnością, miał bardzo świąteczny zapach. O tych kremach tak naprawdę mało co jestem w stanie Wam powiedzieć, bo te pojemności były nie za duże i dosyć szybko to zużyłam. Jedyne co, to jakby faktycznie miałam takie wrażenie, że ta moja skóra jest taka mięciutka, jak tego używam, jakby, że jest zadbana i to nie jest takie sztuczne zadbanie, jak w przypadku tych produktów z Apisu. Zapachy są iście świąteczne, także jest to coś, co polecałabym jednak używać właśnie w tych okresach zimowych, żeby nam się te zapachy za szybko nie znudziły. Tutaj mam kolejny produkt, o Jezu, jakiś taki roast na Apis mi wyjdzie w tym filmie, a to niedobrze, bo ja ogólnie lubię tą firmę. Więc tak, tutaj mam produkt, słuchajcie, z serii sygnowanej imieniem, a w zasadzie pseudonimem Dane. I to jest, słuchajcie, krem punktowy i ja uważam, że on całkiem spoko działał, ale totalnie nie podoba mi się ten aplikator, nie będę Wam pokazywać go z bliska, ale to jest coś takiego, to się naciska i to jakby wylatuje jak ze strzykawki. Uważam, że ta gąbka tutaj, znaczy to nie jest gąbka, to jest takie coś silikonowego, ale mam takie wrażenie, że to było bardzo takie niehigieniczne w używaniu, więc nie wróciłabym, mimo że pozostałe kosmetyki z serii tej Dane mi się sprawdziły. Tutaj miałam serum pod oczy i kupiłam to tylko dlatego, słuchajcie, że podobało mi się o to, ta kuleczka taka, że w tej formie to jest zaaplikowane. To było serum liftingujące i powiem Wam, że no... ja chyba jeszcze nie mam do końca co liftingować, więc nie wiem, czy to działa, ale uczucie było mega przyjemne. Zwłaszcza, słuchajcie, jak sobie to zostawiliście w lodówce i potem tym rollerem tak przejechaliście pod okiem, to było to coś bardzo fajnego w używaniu. Tutaj coś, co używałam jako serum, czyli używałam sobie tego wieczorem w mojej wieczornej rutynie pod krem. To są, słuchajcie, takie... ekstrakty nawilżające, takie z pipetką. W tej formie zaaplikowane, ale to brzydko wygląda. Ale słuchajcie, on był taki zawiesisty, dlatego tak wygląda ten środeczek. Nie to, żeby coś tam się popsuło. Mam tutaj nawilżające, mam też takie z tej serii jakby przeciwtrądzikowej i to są akurat produkty, które lubię. Tutaj taki krem, powiedziałabym, jakby po prostu poprawny, ale nie robi nic takiego spektakularnego. To jest krem pod oczy z Sorai, ma bardzo ładny zapach, seria Plante i krem, który absolutnie pokochałam i myślę, że do niego jeszcze kiedyś wrócę. W tym momencie testuję sobie inne SPF-y, ale tutaj mam CeraVe i to jest taki krem, którego możecie używać samodzielnie. On ma właściwości pielęgnujące i jednocześnie
jakby ma właśnie ten SPF 50, działa na światło UVB i UVA i powiem wam, że jest to absolutnie przegenialny produkt. W tym momencie kupiłam sobie do testów, pewnie widzieliście w poprzednich filmach, coś z Eveliny Kosmetycznej i z L'Oreala. Bardziej mi się sprawdza ten z L'Oreala niż ten z Eveline, ale też jest bardzo spoko, więc fajnie. No jakby uważam, że to jest taki produkt, do którego będziemy co chwila wracać, a w zasadzie powinno się tego używać całym rokiem. Więc warto mieć kilka takich sprawdzonych rzeczy. Wiecie, jak jeden nie jest na promocji, to zawsze może będzie drugi. I takim sposobem może będziemy w stanie żonglować tym, żeby nie wydawać na to za dużo pieniędzy. I ostatnie rzeczy, które mi zostały, są to, słuchajcie, rzeczy z kategorii takiej, powiedzmy, około makijażowej. Claressa, ten puder Blur Super Powder w wersji, która pachnie babciną różą. Ja go bardzo lubię, uważam, że jest przesztosowy ten puder i na pewno szybko nie będę szukała niczego innego. Tu mam Kobo. Takie, widzicie, resztki tu zostały, nie jestem w stanie już za bardzo tego wygrzebać. To jest bronzer w kolorze Sahara Sand i też już się go pozbędę. I tu jest rzecz Sorai Plante, która mi się nie sprawdziła. To jest naturalna mgiełka i ona jest, słuchajcie, na bazie zielonej herbaty i wydaje mi się, że ta zielona herbata mi tu przeszkadzała, bo miałam wrażenie, że ten produkt pachnie trochę tak, jakby był już popsuty. Więc używam go niechętnie, jak widzicie, on nie jest zużyty, zużyłam połowę, ale nie będę tego trzymać, nie ma to sensu, jest już to zbyt długo otwarte. I zapomniałabym, ale jeszcze dwie rzeczy, ale to już takie polecajki około domowe. Tu mam, słuchajcie, świeczki. Świeczka z Lula Love i stylizacje ciasto dyniowe. To jest świeczka taka, no typowo właśnie na ten okres jesienno, powiedzmy świąteczny. Bardzo, bardzo ładnie, o jeszcze czuć, bo taka końcóweczka tu na dole została. Bardzo ładnie pachniała. Mam drugą taką, także w okresie tym nadchodzącym jesiennym na pewno będę jeszcze używać. A tutaj świeczka, która była taka jakby bardzo przyjemna na te okresy, kiedy jest troszeczkę cieplej. Tak jak właśnie teraz, pachniała bardzo delikatnie. To jest, słuchajcie, Rituals. I to jest wersja Ritual of Sakura, tu jest nazwa. Ona jest taka delikatnie różowa w tle. To jest zapach, który na pewno jest mniej intensywny niż ten na przykład z Lula Love, ale mi to osobiście nie przeszkadza. Nie zawsze mam taką potrzebę, żeby tymi świeczkami mi tak mocno pachniało w domu. Takie lżejsze opcje też lubię i ten Rituals mi się bardzo sprawdził. No i poza tym, no spójrzcie na to, to pięknie wygląda, w sensie to opakowanko. No ładniej niż to, na pewno. Ta świeczka też jest znacznie droższa, więc samo przez się, ale bardzo ładnie to wygląda, zdobi to meble jak stoi, fajnie pachnie, także mega giga polecajka. I to tyle z tego denka, miało być krótko, wyszło raczej długo. Wybaczcie, to jest ostatni film z tej serii na kanale, więcej się już takie filmy nie pojawią. Tak jak mówiłam, jeżeli coś będę zużywać, na bieżąco będziecie mogli to zobaczyć w naszych vlogach. Dajcie znać, czy któreś z tych produktów znacie, czy coś lubicie albo nie lubicie. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam właśnie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!